Dzień dobry, mówi Szymon. W tym tutorialu chciałbym wam pokazać narzędzie do rzeźbienia wołzu. Bo jest ciekawe, to narzędzie ułatwia animację. Ja włączyłem tryb i widok ortograficzny. Jak włączyć widok ortograficzny? Przycisk numpad. To jest piątka po prawej stronie klawiatury. Możecie aktywować albo widok ortograficzny, albo perspektywę. Ja sobie włączyłem widok ortograficzny, bo będzie mi wtedy łatwiej wam pokazać. Wielkość pędzla zwiększę i wam pokażę. To jest taka opcja na samym dole. Nie jestem pewien, czy publikowałem tutorial na ten temat, ale chyba nie, bo używam najnowszą wersję 2.92 alfa. I to jest kompilacja z 6 grudnia 2020 roku. 6 grudzień 2020 rok. Na szczęście teraz dodali, kiedy była budowana ta kompilacja, bo jest mnóstwo rzeczy, których nie było przedtem. I dzisiaj pokażę wam opcję Scale Translate, skaluj. Translate to jest przesuwanie, skalowanie. Trzeba zaznaczyć, można fajne efekty robić, deformacji. Jak przytrzymujecie lewym przyciskiem myszki kursor i pędzel, możecie do przodu iść, to wam skaluje to. Jest tam też taka ciekawa opcja. Keep anchor point, trzymaj punkt kotwicy. O, to też coś daje. Ojejku, jakie to fajne. Ale to wtedy nierówno skaluje. Więc lepiej to zablokować. Smooth iterations to jest przejścia, jak gładkie będą. Widzicie, że mogę fajnie animować. Albo też tak. No, to by się przydało do animacji, powiem wam. Zależy, jak oddalicie skalę w tym brush, w jakiej odległości będzie i jaką wielkość będzie miał. Też jest ciekawa opcja autowygładzanie, żeby krawędzie poligonu nie były brzydkie. Mam też multi resolution modifikator, mam też włączone, bo to daje piękny efekt. Mógłbym dodać wygładzanie, ale nie chcę, żeby siatka była zbyt gęsta. Aha, wracając do tego pędzla, nie zdążyłem o wszystkim powiedzieć. Jest też obracanie twist, to jest wyginanie. Że się tylko obraca poligon, ale nie możecie już skalować. Nie, wolę w widoku ortograficznym robić takie rzeczy. No, powiem wam, pięknie to wygląda. Niedługo nie trzeba będzie kości używać do animacji postaci. Możliwe, że w przyszłości kości będą zbędne. Chociaż jednak ja wolałbym skorzystać z kości. Nie robiłem character editing, ale piękne to daje efekty. Powiem wam, naprawdę dużo zrobili. Kiedyś Blender, pamiętam wersję z 2017 roku, to nie można było niewidocznych poligonów przesunąć. A teraz się da. Ale jedna rzecz chciałem zaznaczyć, chociaż nie będę o narzędziu grab mówił, bo mówiłem, aby niewidocznym poligonem przesuwać, to musi być opcja projected zaznaczona, żeby można było skalować, ale to, powiem wam, naprawdę lubię to narzędzie, powiem wam. Naprawdę fajne rzeczy się w tym nowym Blenderze pojawiły. Nie jestem pewien, czy jeszcze na temat czegoś nie mówiłem. Nie mówiłem o narzędziu Crop Filter, a to kiedy indziej na ten temat będę rozmawiał. Także co jeszcze nie uwzględniłem. Tego nie korzystałem. Jest, trochę tego jest, powiem wam.
Trochę tego jest. Ciekawe. Jak to? To tylko werteksy? Czegoś, moi drodzy, nie sprawdzałem. Bo tutaj mi mówi, że mogę animować tylko werteksy. Modyfikować. Włączcie sobie Limit Selection. Teraz nazywa się X-Ray, kiedyś to nazywało się Limit Selection. Przejdę do narzędzia rzeźbienia. I tu jest coś takiego jak... Gdzie to było? To Ology. Tylko Vertexy będzie. Nie. A, tak też mogę obracać poligon. No, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to wygląda. Aha, to zależy jak ustawię pędzel. Bo jak będzie w tą stronę, to można tak poligon wyginać. A, wszystko jasne. Mogę trochę to narzędzie dopracować, ale nie jest źle. Powiem wam, naprawdę fajne to narzędzie. Dobra, moi drodzy, to ja życzę wam miłego dnia. Niedziela jest. Szkoda, że nie mogłem w Anglii do kościoła pojechać. Jest się tak głupio porobiło, powiem wam. Bo grupa uwielbiająca nie działa tak jak należy. Tęsknię za kościołem, ten cały lockdown tutaj u nas namieszał. Ale dobra, życzę wam miłego dnia. Jestem chrześcijaninem i trochę tęsknię za kościołem. No, pozdrawiam wszystkich, którzy lubią program Blender.